I kolejne dzisiaj podejście. Może tym razem tutaj masz sukces. Serwis czy naprawę motocykli. I tutaj kiedyś był ten pożar, co go... Co ratowałeś? Zauważyłem. Tam ta hala się paliła, a ta z plandeką, tą szarą. A to jaki merol. Takie śmietnisko jest. O ty, a nie. Tutaj już, o to jest też takie obok. No to zobacz, tutaj mocno, są same. Mocno tego. Same, o, tu jest nawet otwarte, zobacz. No tak. To się zaprasza. Nie, to go gołąb. Ale to się tutaj wejdzie? Wejdzie się czy się nie wejdzie? No schody są, zobacz. Zwróć uwagę na stan tego budynku. Tutaj naokoło by trzeba obejść. Idziemy? No ale co tu jest nie tak? Nie wiem, jakoś jestem negatywnie nastawiony do tego obiektu. Tam zobacz, jaki sufit. Ładny. Tapeta na suficie. A nie, tam są takie... Jak to się nazywa? Takie... Panele ze styropianu. O, no jest wejście. Słuchaj. No ale wiesz. Wejście wejściem. To co, nie wchodzimy? Wejściem czuć. Kurde. A, to takie masz wejście. To obok masz jeszcze drzwi. Drzwi są? No. A, no to idziemy. Jak nie drzwiami, jak nie oknem, to drzwiami. Jest tu tak, jak widać. Rozmaitości. Nie jest tu jakoś... Czekaj, odpalę, wypróbuję ujść ten reflektor. No faktycznie tu się trochę wali. Tak, tu zobacz, tu jest zawalone. To jest ten tryb gorszy, a teraz popatrz na lepszy. Ale tutaj na górę tędy nie wejdziemy. To jest lepszy tryb. No ładnie, ładnie. Ty chodź tutaj, ekspertyzę wydasz. Szeroki kąt świecenia ma. Czy my tu się pchamy? No nie, tu absolutnie spuchniało. A to jak tu na górę tu wskoczyć? No właśnie, chyba tędy by trzeba, po tej kanapie. Ona tutaj nie bez powodu, ona nie się nie zawali... Nie bez kozery. Ona się tutaj nie zawaliła, tylko ona tu właśnie stoi po to. Tak myślę, nie? A tu jeszcze mamy, żeby właśnie tutaj po niej wejść. I tam, zobacz, jest normalnie góra czynna. O, tędy jest wejście. Właśnie, tylko no zobacz, tutaj jest... Nie. Ze słomy dach. Programator. Tam jest coś ciekawego? Tu mamy wejście. A, no to... Tu idź. Ale... Strop jest taki sam jak tam. Będziemy uważać. Co? Nic. O, pięknie. Alarm? Nie. Będzie alert? Będzie materiał. Tylko, że wiesz. Alert cały czas jest. Tylko, jak mi się obawiam tu stropu, wiesz? Bo... No to musimy... Powiedzmy, że we framudze stanę, ale tam to nie pójdę, na pewno. Bo się rozleci. No jest tutaj, jak jest. Ale naprawdę mi się tu podoba, powiem ci. Powiem ci, że też mi się podoba. Czemu ja nie robię zdjęć? Właśnie. Bo trzymasz reflektor. Myślę, że tutaj boczkiem, chyłkiem... Ja bym nie robił boczkiem, chyłkiem. Tutaj już...
Tutaj masz wszystko spróchniałe. Zawaliło się. Chodź, chodź po cichu, tam na górę jeszcze pójdziemy. Jeszcze górę zrobimy szybciutko. Na piętrze jest lokator. Spał sobie. Chyba się nie obudził. Dlatego musieliśmy troszeczkę ściszyć rozmowy. Ale obiekt zaliczony. No to chodź, chociaż obadamy, bo tu fajnie to wygląda. Ja bym tutaj pobadał, jest, wiesz. O, tutaj byliśmy przed chwilą. A tu mamy taki, to jest pałacyk myśliwski, tak? Pałac Potocki. Mówiłeś. Te kolumny są. Dalej, to zobaczysz, jak to jest duże. No tam to chyba na dół nie idziemy. Nie. Śmieciarki. A no spory to jest, no. Także wiesz. Dla mnie to jest po prostu tak jak tam przed chwilą. A to tędy mogliśmy przejść, zobacz. Mogliśmy, ale tu było więcej kaszczy. A gdzie tu jest wejście? Myślę, że przez to okno. A tutaj na dole. No to nie wiem, ja wchodzę. Matko, no to ja. Ty jak... Nie zostawię cię. Znaczy wiesz, ktoś będzie musiał wezwać pomoc. Ewentualnie.
I tu jest bardzo, zobacz, sympatyczne wejście. Sympatyczne. To znaczy, no, tutaj trzeba uważać. Ten, którego widzieliśmy, nie zwoła lokalsów. Nie sądzę. Jest dalej przejście? Tak. Tylko tu też możemy się natknąć. Drzwi jakie są klimatyczne. O, tu jest nawet nierozwalony piecyk kaflowy. No fajnie, zobacz, jakie się fajne elementy zachowały. Teraz dopiero widzę, że zapało. Tutaj te krzyżowo-kolebkowe sklepienia. Tylko tu jakieś masz takie fachowe numerki poprzylepiane, nie bardzo to znaczy. Gdzie te fachowe numerki? Oto. 21. No tu będzie kiedyś muzeum. Tutaj jakiś... A, to te drzwi. Tak, a to co to jest? Nie wiem. Ustalimy później. Jest coś dziwnego. Dopalacze. O, proszę bardzo. Tutaj ile mamy? Jest piwnica w ogóle. To piwnica może na koniec. No powiem ci, tutaj do tego obiektu to się tutaj już przymierzałem od dłuższego czasu. Ale chyba timing dobry. Trafiliśmy. No tu widać, że młodzieżówka urzęduje. W roku szkolnym. Drewniane podłogi. Tutaj jaka ta wybita dziura. Jest klimat. Zdewastowany piec. O, można sobie tu obadać, jak jest zbudowany. W środku jest taka komora. A tutaj się nagrzewa ta część. Nie wiem, tu byliśmy? Chyba nie. Ale czekaj, jeszcze sobie... Na taras sobie jeszcze wyjdę. Wychodzę na taras i wracam zaraz. Tu zobacz, u góry jakie są te drewniane elementy się zachowały. No ja proponuję tą dziurą, koniecznie, żeby był klimat. A, bo tu chyba nie było wyjścia. Tak, jeszcze są pomieszczenia. Tu jeszcze jest dużo... O, kafelki oryginalne. A ja czułem, że to może być hit. Nawet mówiłem, że to będzie hit. Mówiłeś. Tak, bo to tak trzeba zawsze powiedzieć na początku nagrania. Tu uwaga, Achtung. Tutaj ewentualnie, co miałeś obiekcję. Ty zobacz, tu jaki jest... dzwonek. Smaczek. Ja wiem, czy to smaczek. No dla mnie jest to smaczek. W każdym razie.
A jeszcze jest, zobacz, jeszcze jest góra. Tu jeszcze jest dół, który pewnie nie był dostępny z tamtej części. A tu są jakieś podejrzane pufki. Ale chyba nie ma nikogo. Zaraz się okaże. Tutaj też już jest walidaszek. Że będzie film z tego. I twój też. No i tutaj na razie tyle. To jest ostatnia lokalizacja, to też już jest lada moment, ten dach. Nie wiem, to taki parkiecik chyba. Drobniutki. Parkiecik, klepki takie małe. Na LSM kiedyś takie były klepki. A to współczesne, czy tutaj ten pałacowy jeszcze? Tak, powiedzmy z lat, no nie wiem, 70-tych, 60-tych takie parkiety robili. To co? Zejdziemy tą klatką? Zejdziemy. I może ty, no przynajmniej spróbować zajrzeć do piwnic. A, bo jeszcze góra jest, słuchaj. Ale góra, to jak mi nie wchodzi, mam głosy. Ale troszeczkę. To znaczy tutaj troszeczkę. Troszeczkę i boczkiem. W tej klatce tak, ale tam dalej to nie, bo... A jest, to zobacz, jest klimat tutaj na górze. Ale jest stabilnie w miarę. To blisko ścian się posuwaj. Jest ten, jest taki stryszek. Zaraz, to gdzie to? Może najpierw tutaj. No tam widzieliśmy. Nie, no, tu jest elegancko. Widzieliśmy kondygnację niżej, że już się walą te dachy, nie? Tak. Także tutaj. Tam gdzie przed chwilą byłeś, to trzy dachy w dół są zawalone. Ostrożnie. Ostrożniej boczkiem. Ale tu widać też urzędowali. Ty, mamy graffiti. Ciekawe. W takim stylu co ten. Co już widzieliśmy w niejednym obiekcie. Jakiś lubelski urbexowy artysta. Ja zrobię zdjęcie. Tam na samym końcu. Idę ten stryszek obadam. Uważaj tam. Mówię jak jakaś mamusia przewrażliwiona, ale... Nie no, masz rację. Oczywiście. No, tutaj kolejny materacyk. Poddasze. A tu nawet mamy punkt widokowy. O, proszę bardzo, Lublin o poranku. Lublin Śródmieście. Powiem ci, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Choć powiem ci, spodziewałem się, że to będzie hit. Nie, no fajne, fajne. Okno. Mnie fascynują klimatyczne. Łuki, które się zachowały murowane. No, te schodki są stresujące, delikatnie. No
Nie, tu jest wszystko, powiem ci, w miarę stabilnie, dopóki się nie zawali. Atakujemy piwnicę. To nie, to my jesteśmy chyba na drugim tym. O, tutaj moim zdaniem to jest smaczek. Oryginalna poręcz. A tak. Z takimi tutaj ciekawymi elementami. Nie, no tu nie byliśmy. Jestem zadowolony z tego reflektora. Ty, tutaj jaka będzie przeprawa. No, daj spokój. Tu się zawaliło, ale boczkiem można tam przejść. Czy nie robimy tego? Tu zobacz, krzyżyk nad drzwiami wisiał. Ładny, ładny. Znaczy daleko nie polecimy. To znaczy, to jest na dwa kroki praktycznie. Ale zobacz. No właśnie. To jest, tu jest ale drewno. Nie polecimy, ale polecimy. I tu jest drewno. Że ja bym się tu nie pchał. Zrobimy z drugiej strony. No ale tam jest sporo, powiem ci. No tutaj mamy jeszcze w dół bardzo strome schody. No to schody zrobimy. To chodź jeszcze tutaj. O, no tu wózek jest. Na przykład. A, tu jest wejście tędy, zobacz. Od strony zaplecza. Że tak powiem. Ono jest, rzeczywiście. Świeże zamurowanie, stare drzwi, grzyb na ścianie żółty. No. To tutaj tych mieszkań było trochę. A bo to jeszcze wcześniej, znaczy... Myślę, że mieszkania były już jak ten... Co? Jak ten... Co tak ostrożnie wchodzisz? Pożar był. Jak ten pałac przestał być pałacem, i wiesz, mieszkał, były tu mieszkania po prostu. Lublinianie sobie mieszkali. Jakieś gazety. A tu też drzwi. A, no to te słynne pożary na Wesołej. No to już teraz nasi widzowie nie będą mieli wątpliwości, gdzie się znajdujemy. Idziemy tam jeszcze badać z zewnątrz? To można już później. Dobra. Zobaczmy, co jest na samym dole. Ja jeszcze tylko wyjrzę tutaj na tą stronę, co ty wyglądałeś. Ja tam nie wiem, czy nie pójdę. Się odważy, no. Ale na razie tutaj obadamy. Sporo jest tych tutaj piwnic, powiem ci. To nic. Na upartego to przejdziesz, bo tutaj jest murek. Gzym taki. Okej, myślałem, że się wali, a to ty szedłeś. A to ja się walę. Tutaj jest. Ale tu powiem ci, nic tu ciekawego nie ma. A to widzieliśmy. To widzieliśmy. Ty, dołem można tutaj zajrzeć. I nie trzeba będzie tam iść. Chociaż tam jeszcze jest pomieszczenie. Ale tu wygląda to nieciekawie. Nie wiem, czy tam się warto pchać. Nie, nie sądzę. Chyba odpuszczę jednak. A bezpieczeństwo przede wszystkim. O, grzybek jaki. Sympatyczny. Zresztą tu jest kłódka, nie wolno wchodzić. Nie no, powiem ci... Hit dzisiejszego dnia. Myślę, że tak. Tędy przyszliśmy. Nie wiem, powiem ci, już trochę straciłem. Ja wiem. Rachubę. Wążaj za mną. To jest taka lepsza część. Bardziej śmierdząca. O. Z tej strony. A, no to byliśmy, tak. To jest te kultowe. Tak, żeśmy chodzili. Kultowa dziura. To ktoś musiał mieć niezłą determinację. No.
żeby tutaj, ale no dobrze, dobrze, bo odsłonił dużą część tego obiektu. To u sąsiadów. Tam. Dobra, wychodzimy. Ewakuacja. Dobra, tak. Trochę tu, żeby nas słyszeli właśnie. Ale już wychodzimy. To jak w ten, w lesie, że ten, jak są niedźwiedzie, to trzeba się głośno spróbować. Tutaj jaka fototapeta, widziałeś? Chyba tam żeśmy wchodzili. Tutaj jest, zobacz. A nie, tutaj chyba... Tędy, tak. Jest. Żebyś się nie zahaczył. Hops. Nie no, pięknie, pięknie. No i wesoła zdobyta. To zrobiliśmy. Wreszcie. Z tej o, jest nawet, zobacz. Po zaplecze może z tyłu. O, jest nawet... może się zapoznamy. Dzień dobry! To tylko my.